W Wrocławiu jest ponad 3 razy więcej zarejestrowanych samochodów niż w Berlinie. Mimo to miejsc parkingowych nadal jest za mało. To największy problem mieszkańców ścisłego centrum, którzy rzadko znajdują miejsce dla swoich pojazdów. Miejsca postojowe na ulicy Kościuszki, na odcinku od ulicy Gwarnej do Płaskiego, zostały objęte opłatami w tym tygodniu i stało się tak na wniosek mieszkańców. Mieszkańcy uskarżali się na brak możliwości zaparkowania swoich pojazdów, wskazując, iż miejsca postojowe przez cały dzień i to nie tylko w godzinach 8-16, ale praktycznie od 8 do 20 są zajmowane przez kierowców, którzy nie są mieszkańcami, ale albo w okolicy pracują, albo uczą się, studiują na uniwersytecie, bądź też załatwiają tak długo swoje sprawy. Abonament na pierwszy pojazd kosztuje 10 zł, na drugi 20 zł i na trzeci 50 zł. Te opłaty tak naprawdę mają na celu wymuszenie rotacji. Kierowców można zmusić tylko opłatami do tego, aby nie blokowali przez cały dzień tych miejsc postojowych. W Wrocławiu tych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania jest 4300. Dla porównania w Krakowie jest ich 16,5 tysiąca, w Poznaniu ponad 9 tysięcy, a w Szczecinie mniejszym od Wrocławia trzykrotnie 8,5 tysiąca.